Tymczasem przechodzimy do dalszych informacji. W Wałczu powstaje internat dla żołnierzy. W remontowanym byłym hotelu dla pielęgniarek znajdzie się miejsce dla ponad 70 osób. Internat zostanie oddany pod koniec roku. Budynek znajduje się w zasobie Agencji Mienia Wojskowego i jest aktualnie modernizowany. Po zakończeniu prac remontowych agencja przeznaczy go na realizację swoich zadań ustawowych związanych z zakwaterowaniem wojska. Obiekt będzie pełnił funkcję internatu wojskowego, w którym przewidziano 71 miejsc dla żołnierzy. Poza widoczną wymianą okien planowany jest również remont infrastruktury zewnętrznej i wewnętrznej. Do użytku przekażemy również rozbudowaną część parterową, na której znajdzie się recepcja i pomieszczenia socjalno-gastronomiczne. W internacie zainstalowana zostanie winda, m.in. na potrzeby osób niepełnosprawnych. W planach remontu jest również ocieplenie budynku i remont elewacji. Koszt przystosowania budynku do potrzeb wojska to około 8 milionów złotych. Internat zostanie przekazany do użytku do końca listopada. W informacjach to już wszystko. Więcej oczywiście na portalu ASTA24, a za chwilę otwarta antena. Do zobaczenia.